jest to podsumowanie tak naprawdę dnia dzisiejszego oraz niedzieli, gdzie były organizowane warsztaty dla pań. Znajdujemy się w tym okresie jeszcze pandemii, a dzisiaj wyróżniliśmy panie, które tworzą oblicza tej gminy, czyli kobiety przedsiębiorcze, kobiety społecznika, kobiety kultury. No i też w ostatnich dniach, tygodniach spotkałem na swojej drodze bardzo wiele kobiet, które z serca niosły pomoc, nie czekając na akcje zorganizowane, wzięły w swoje ręce, aby pomagać matkom z dziećmi, uciekinierom z Ukrainy. I dzisiaj też chcieliśmy o nich powiedzieć, chcieliśmy im ich pokazać, aby każdy z nas był pewien, że każdy z nas może zrobić wiele. Wystarczy zrobić pierwszy krok. To są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Dobro wraca, warto pomagać, pomagajmy. Wspólnie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą wysokim Sylwią Kupicą przygotowałyśmy dzisiejsze podsumowanie konkursu Kobieta Aktywna Gminy Międzyrzec Podlaski 2022. Przed chwilą wręczyliśmy tytuły kobietom w kategorii Kobieta Kultury, Kobieta Społecznik, Kobieta Przedsiębiorca. Pan wójt dodatkowo wyróżnił i podziękował kobietom, które w sposób szczególny działają w sposób najbardziej aktywny, działają na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, wspierając uchodźców z Ukrainy. Podczas tego naszego kameralnego wydarzenia odbyła się również premiera naszego filmu, które miałam przyjemność przygotować z dyrektor Sylwią Kubicą. Filmu, w którym wystąpiły blisko 30 kobiet z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, pań pracujących na terenie gminy na co dzień. Chciałyśmy pokazać wielowymiarowość kobiet, ich siłę, ich charyzmę, powiedzieć im to, że mają prawo być czasem słabsze, kruche, czasem mają prawo być złe, mają prawo płakać, ale że są wyjątkowe, niesamowite, wspaniałe i że dzięki nim świat staje się coraz lepszy. Przedsiębiorczość. Prowadzę sklep spożywczy w Halasach już ponad rok. Mam dwie sklepowe. Pracuję też w Gminnym Ośrodku Kultury, także jestem w Radzie Rodziców przewodniczącą. Znajduję czas dla siebie? Mało, ale znajduję. Co najbardziej lubię robić? Sklep? GOK? Czyli ta kultura? Czy ta szkoła? Wszystko po trochu trzeba. Trzeba? Trzeba, tak. Trzeba wspierać, tak? I szkołę, i GOK. Wszystkim, no, pomagać, tak? Jakieś pomysły na przyszłość? Coś do zrealizowania, co chciałbym zrealizować? Co zrobię z tą nagrodą? To jest nagroda wartości 1 000 000 zł. Nie wiem, jestem bardzo zaskoczona, muszę przemyśleć. Dowiedziałam się o tym parę dni wcześniej, gdy nasza sołtys chciała podpis, zgodę na to, że jestem, będę kobietą społecznikiem. Więc pierwsza mówię reakcja, że no mówię, co inni, bo teraz to no w tym czasie pandemii, to tak człowiek troszeczkę wszystko wyciszyło się, więc praktycznie tyle co drzenki w tamtym roku najbardziej były organizowane, a teraz to mówię, tak wszystko, to jest ten okres zimowy, taki spokojniejszy. Kolejne pomysły w głowie gdzieś? Jeszcze dalej zaskoczenie trzyma, wrażenie i ta gorąca atmosfera dzisiejsza, tak, ale na pewno coś i dzięki naszej pani sołtys tak samo Basi, bo ona tam nieraz propozycje również rzuci i my się tak gromadzimy i jedna pomysł jest burza mózgów i zaczynamy działać. Taka nietypowa sytuacja dla nas wszystkich, tak jak widać jesteśmy solidarni w Polsce z Ukrainą. Ja osobiście mówię o sobie, bo u mnie to się zaczęło praktycznie tak, pomoc ogólnie dla matek, które u mnie pracują, czyli jednocześnie dla tych dzieciaczków, tych matek, z tym, że nie miałam zamiaru i nawet nie pomyślałam przez chwilę, że ta pomoc rozwinie się na taką skalę.
Z tym, że tak jak mówiłam, jestem na tyle skromną osobą, że ogólnie taką osobą, która nie potrafi odmówić. I jestem bardzo, ale to bardzo czuła na krzywdę ludzką, dlatego wyszło to, co wyszło i bardzo się cieszę, bo tak jak mówiłam wcześniej, nie będę się w tym zatrzymywać. Ile będę mogła, na ile będę mogła, będę pomagała. To są tacy ludzie jak my, takie matki jak my, takie dzieciaczki słodkie jak nasze. Wiem coś o tym, bo sama jestem matką, mam trójkę wspaniałych chłopaków, każdy wiek, każdy etap, czyli obserwuję ich i jak na nich patrzę i myślę sobie, że moje dzieci miałaby sięgnąć taka sytuacja, serce mi się kraja. Dlatego podejrzewam, że to jest jeszcze taka potrójna, mocniejsza siła w tym, co robię. Bo wydaje mi się, że nie robię nic więcej ponad to, co chyba powinnam, co mi sprawia przyjemność, czym mogę podzielić się z innymi, czym mogę pomóc. No to wszystko jest miłe, fajne. Spotykam na swojej drodze ludzi, często też młodych, którzy chcą coś robić, więc no, tak naprawdę to jest przyjemność, to co robię. Tą częścią artystyczną umilili nam pani podopieczni. Kto to był? Możemy przedstawić ten zespół? To właśnie jest Schola, którą założyliśmy 7 lat temu w Żabcach i gramy tam, uświetniamy po prostu msze święte co niedzielne, bo tam jest jedna msza. I to jest właśnie młodzież z tej Scholi. Mówimy chociaż imionami. Tak, jest tam rodzeństwo, aż troje rodzeństwa. Najstarsza Patrycja Nurzyńska, jej brat Bartek i najmłodsza Tosia i jest Kinga Gomułka, aczkolwiek w całej Scholi mamy dużo liczniejszą grupę. Myślę, że tutaj dzisiaj nie było chyba nawet takiej potrzeby, bo jest tak piękna i tak kameralna uroczystość, że zbyt liczna grupa też by, można powiedzieć, nie była adekwatna do tego miejsca, aczkolwiek takich grup byśmy z naszej Scholi stworzyli pewnie ze 3. To niespodzianka naprawdę. Naprawdę zobaczyłam ich tutaj i te utwory śpiewały zrobione już przez siebie, te aranże nowe, także nie wiedziałam, naprawdę piękna, miła niespodzianka. Powiem szczerze, wszystko co robię, zawsze to we mnie żyje, nic nie robię na siłę, a teraz ostatni tydzień żyję Ukrainą, bo jest taka potrzeba. Przyjęłam w domu, już przez moje mieszkanie przewinęły się 4 rodziny, jestem przeszczęśliwa, że mogę pomóc. Już się nie boję, bo chyba na początku, tak jak wszyscy Państwo, troszkę się bałam tego, jak to będzie, czy oni nie zechcą u mnie być, czy jakieś tam może, nawet takie czasami jakieś myśli przychodziły, że może nie są uczciwi. To są naprawdę cudowni tacy sami ludzie jak my i trzeba im pomagać. To są mamy, które kochają swoje dzieci, które płaczą u mnie najczęściej 2 razy. Pierwszy raz, jak je biorę, to płaczemy wszyscy, bo przeżywają to strasznie i strasznie też i wdzięczni są i się źle z tym czują, że muszą korzystać z pomocy innych, bo powiem Państwu, że lepiej jest pomagać niż tą pomoc przyjmować. A drugi raz, jak odchodzą już, gdzieś jadą dalej. Tak mogę powiedzieć w skrócie tylko, że jedna rodzina wyjechała, mama z dzieckiem, bo ja mówiąc o rodzinach, mówię o mamach z dziećmi. Jedna wyjechała do Italii, jedna wyjechała do Niemiec, jedna jest akurat tam o mojego syna w Białej konkretnie, a jednej rodzinie, aczkolwiek to była rodzina 4 sióstr, można powiedzieć 2 rodzonych, 2 ciotecznych, to dzisiaj pomogliśmy im znaleźć wspólne lokum, bo to było ich marzeniem, więc no jak da się, to spełniamy marzenia, powiem tak. Więc ten apel jest taki, otwierajmy drzwi. Otwierajmy drzwi, nie bójmy się, otwórzmy drzwi, otwórzmy serca. Tak naprawdę im niewiele trzeba. Trzeba pomóc, gdzieś pójść, coś załatwić. Oni stają, nie znają miasta, nie znają ulicy, nie znają, gdzie trzeba pójść, nie znają zwyczajnie języka. To jest bardzo proste i niewiele trzeba, a zarazem dużo dla nich, bo oni się odnajdują tutaj. Więc otwierajmy, jeszcze raz otwierajmy drzwi, otwierajmy serca. 24 lutego nastąpił przełom w dziejach Europy i świata, myślę. Sytuacja nietypowa, na którą nikt z nas nawet nie myślał w najczarniejszych snach, że coś takiego będzie. Stało się. Przyjechali do nas mieszkańcy Ukrainy z dziećmi. Przyjęliśmy je do szkoły, zorganizowaliśmy zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej dla 17 dzieci w różnym wieku, od 5 do 14 lat. Dzisiaj 2 dzieci weszło do systemu szkolnego
polskiego. Jedno dziecko do 6 klasy, jedno do oddziału przedszkolnego 6-latka. Jestem bardzo wzruszona tym wyróżnieniem, aczkolwiek wolałabym, żeby jego nie było. My Polacy pokazaliśmy już nie pierwszy raz, że w sytuacjach kryzysowych potrafimy się zmobilizować, potrafimy okazać wielkie serce. Powtarzam, wolałabym, żeby takiej sytuacji nie było. Ale dopóki będzie potrzeba, będziemy pomagać. Komisja konkursowa rokrocznie ma bardzo trudny orzech do zgryzienia, ponieważ tak naprawdę bardzo dużo kobiet na terenie gminy zasługuje na te wyróżnienia. No niemniej każdego roku wybieramy po jednej laureatce. Wręczamy również innym paniom wyróżnienia, bo no, laureatki są tylko 3 w każdej kategorii, a więc w kategorii kobieta kultury roku 2022 zwyciężyła laureatką jest pani Bożena Wawryniuk. Pani Bożena Wawryniuk, chociaż jest mieszkanką Międzyrzeca Podlaskiego, na co dzień pracuje w gminie Konkolewnica, to swoje siły, wolny czas oraz umiejętności i doświadczenie poświęca na działalność społeczną na rzecz mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski. Pani Bożena od ponad 7 lat prowadzi schole Niezapominajki, działającą przy kaplicy w Żabcach, z którą przygotowuje oprawę muzyczną co niedzielnych mszy świętych, ale też uświetnia uroczystości religijne, patriotyczne i kulturalne na terenie naszej gminy. Prężnie współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Publiczną Gminnym Ośrodkiem Kultury, z placówkami oświatowymi oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Tłuściec. W ciągu minionych lat, dzięki pięknym aranżacjom muzycznym pani Bożeny, mogliśmy wysłuchać koncertów z Holi na Forum Kobiet w Krzewicy, wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II w Wólce Krzymowskiej, spotkaniach kolędowych w bibliotece i świetlicy OSP w Tłuścu. We wrześniu 2021 roku podczas uroczystości upamiętniającej oddziały batalionów chłopskich w Tłuścu, mieszkańcy gminy delektowali się częścią artystyczną, poruszającym montażem słowno-muzycznym w wykonaniu z Holi, opracowanym przez panią Bożenę. Z grupą Niezapominajek spotyka się dodatkowo raz w tygodniu na zajęciach treningowych. Otacza dzieci i młodzież z naszej gminy szczególną opieką w czasie realizacji corocznego projektu SILT Rozśpiewane Ferie oraz podczas kilkudniowych warsztatów wokalnych organizowanych we własnym zakresie. Pani Bożena jest osobą otwartą, pełną pozytywnej energii, nie bojącą się nowych wyzwań, która dzięki muzyce łączy środowiska i rozwija pasję wśród młodzieży. Pani Bożena jest przy tym bardzo, bardzo skromna. Niesamowicie. Kolejna osoba. W kategorii kobieta przedsiębiorca laureatką została pani Justyna Duda. Pani Justyna jest właścicielką sklepu spożywczo-przemysłowego w Halasach. Tworzy miejsca pracy dla kobiet z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Panią Justynę jako przedsiębiorcę cechuje wielozadaniowość. Jest kobietą zorganizowaną, kreatywną, odpowiedzialną, otwartą na rozwój, nieustannie zaangażowaną w wiele przedsięwzięć wykraczających poza zakres jej obowiązków, zarówno w roli właścicielki sklepu, przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Halasach, jak i pracownika świetlicy Promyk. Jednym słowem, jest to kobieta orkiestra, której działania na wielu płaszczyznach echem rozbrzmiewają na terenie całej gminy. Pani Justyna, oprócz tego, że prowadzi sklep, jest przewodniczącą Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Halasach. Pani Justyna nie szczędzi swojego prywatnego czasu na działalność na rzecz szkoły i lokalnej społeczności. Swoją przedsiębiorczością wspomaga Radę Rodziców w pozyskiwaniu dodatkowych środków na zakup wyposażenia szkoły i organizację uroczystości. Wspiera działania szkoły mające na celu promowanie gminy. Z własnej inicjatywy angażuje się w projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży, które są realizowane właśnie w szkole w Halasach. Wśród nich znajduje się projekt na przykład Wsparcie Rodzin w gminie Międzyrzec Podlaski. Praca z dziećmi przynosi pani Justynie wiele satysfakcji, rozwija ich potencjał, dając tym samym wiarę we własne możliwości i okazję do osobistego rozwoju. Swoim zaangażowaniem staje się wzorem kobiety aktywnej. Jest mi też tym milej wręczać dziś ten tytuł, ponieważ pani Justyna jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury, moją serdeczną koleżanką, tym bardziej dzisiaj bardzo, bardzo gratuluję. W kategorii kobieta społecznik
tytuł laureatki w roku 2022. Zdobyła pani Anna Sfurska. Pani Anna jest osobą bardzo otwartą na wszystkie potrzeby mieszkańców wsi Strzakły. Bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach miejscowości, jak i gminy, typu dożynki, imprezy okolicznościowe i inne wydarzenia. Nigdy nie odmówiła pomocy przy przygotowaniach i przebiegu danego wydarzenia. Działa w stowarzyszeniach na terenie gminy. Stowarzyszeniu Moja Gmina, Stowarzyszeniu Społeczno-Oświatowym Gminy Międzyrzec. Bierze czynny udział w działalności Rady Sołeckiej i Parafialnej. Prowadzi gospodarstwo rolne oraz pracuje zawodowo. Potrafi połączyć wszystkie te działalności z życiem rodzinnym. Gratulujemy również pani Annie. Wyróżnienie w kategorii Kobieta Społecznik roku 2022 zdobyła również pani Jadwiga Ilczuk, której niestety nie ma dziś z nami z powodów zdrowotnych. Bardzo pozdrawiamy panią Jadwigę. Jest to jednocześnie radna z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, również sołtys wsi Tuliłów. Żałuję, że nie ma dziś pani Jadwigi z nami, ale spotkamy się z nią w dogodnym terminie dla wszystkich.